Dzień dobry. Przed nami spotkanie już ostatnie, jeśli chodzi o dzieje sztuki, bowiem dobijamy do finału, do mety. I na sam koniec jeszcze zostało nam do zaprezentowania sztuka polska drugiej połowy XX wieku, czyli po 1945 roku. A więc startujemy w momencie, kiedy zakończyła się II wojna światowa, z której nasz kraj wychodził z ogromnymi stratami i potężnymi perturbacjami, także politycznymi, w które wkraczał z kolei. 1945 rok, a właściwie lata 1945-49, od których wystartujemy. Tę część zatytułowałem Krajobraz po bitwie, bo rzeczywiście mamy do czynienia z krajobrazem apokalipsy, który zostawiła po sobie okupacja niemiecka, wojna, Holokaust, zniszczenia miast, śmierć milionów ludzi. Niektórym wydawało się, że właściwie już nie ma do czego wracać, bo cały właściwie znany im świat zawalił się. Jak poradzić sobie z tą traumą, z tym ogromem nieszczęścia, tą tragedią, jaka dotknęła pokolenia żyjące w tamtym czasie? Jak ją artystycznie opisać, tę rzeczywistość, gdy tak wielu zginęło? Wojna pochłonęła miliony istnień. Spora część tych zabitych to byli właśnie nasi rodacy, mieszkający na tych ziemiach, Żydzi, których dosięgła w szczególności ta zamierzona zbrodnia Holokaustu, ale też oczywiście i Polacy, przedstawiciele innych mniejszości etnicznych. Niemcy z premedytacją dewastowali, niszczyli dobra kultury, nie oszczędzali kościołów, miejsc kultu, rabowali zbiory muzealne, konfiskowali dzieła sztuki, by je wywieźć do Niemiec. Gdy zaczęła się walić ich wizja tysiącletniej Rzeszy i front wschodni powoli przybliżał się do granic Polski, Niemcy traktowali miasta na naszych ziemiach jako twierdze, warownie, punkty, które miały stawiać opór. W sierpniu wybucha Powstanie Warszawskie. Jego 63 dni walk zakończyło się klęską, a dla miasta już praktycznie prawie totalną zagładą. Gdy po zakończeniu wojny zaczęli wracać ci, którzy ocaleli, zastali morze ruin. Leonard Sempoliński, wybitny fotograf, stając w obliczu tego zniszczonego miasta, jedyne, co uznał za stosowne, to robienie tego zniszczenia dokumentacji. Jego seria zdjęć zatytułowana Ruiny Warszawy i dzisiaj po wielu dziesiątkach lat robią nadal wrażenie, budzą przerażenie stanem, w jakim znajdowała się Warszawa. Obrońca Wojciech Linke, który zdążył zadebiutować jeszcze przed II wojną światową, również porażony ogromem zniszczeń, ale także losami mieszkańców miasta, stawiających często heroiczny opór nazistom, stworzył malarską wersję obrazu zniszczonej stolicy. Zatytułował cykl Gwaszy, Kamienie krzyczą, które ukazały się w 1949 roku w formie książkowej. Oto praca z tego cyklu. Domy żołnierze walczący, powstańcy warszawscy. W głębi wypalony kikut, szkielet dzisiejszego hotelu Warszawa, budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential przy Placu Powstańców. Mury zamieniają się w żywe osoby opłakujące zmarłych. Korzystając jakby z stylistyki i metaforyki surrealistycznej, artysta buduje przerażający i bardzo przejmującą opowieść o zabitym mieście i jego mieszkańcach. Straty wojenne to nie tylko dzieła sztuki zrabowane przez Niemców, zniszczone pałace, kościoły, zespoły urbanistyczne starych miast. To oczywiście także śmierć wielu twórców, których dosięgły kule niemieckie, czy to z okazji prowadzonych działań wojennych, czy też zabitych, rozstrzelanych, zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Wielu, których wojna dosięgła, w różnych miejscach do Polski już nie wrócą, pozostaną na emigracji. Ale w tej nowym powojennym świecie trzeba się jakby na powrót urządzić, rozpocząć jakby wszystko od nowa, dalej ciągnąć swoją artystyczną drogę. Tak rozumieli ci, którzy uznali, że te 6 lat przerwy trzeba teraz będzie jakby nadgonić i rozpoczynają działalność artystyczną, dając jakby świadectwo pragnienia, by wrócić do normalności. Oto 2 prace Władysława Strzemińskiego, jednego z największych naszych artystów XX wieku, artysty o randze międzynarodowej, twórcy unizmu, ucznia i asystenta Malewicza w Rosji, który przeżywszy wojnę, teraz w Łodzi próbuje jakby rozpocząć przerwane dzieło. Jego seria obrazów powstała po 1945 roku, głównie 1947-1948 rok, znowu wkracza w obszar abstrakcji, tyle że już nie geometrycznej, już nie unizmu, nie kompozycji architektonicznych. Formy mają owalne, opływowe kształty organiczne, ale tytuł nie pozostawia wątpliwości, że celem artysty jest penetrowanie natury światła, albowiem powidok to jest efekt, który powstaje nam w oku, kiedy przez moment zbyt odważnie spojrzymy w źródło światła, na przykład na słońce albo na palącą się żarówkę. I gdy uderzeni tym strumieniem światła zamkniemy oczy, to pod powiekami pojawiają nam się takie właśnie plamki migające, latające. To są powidoki. I właśnie takimi powidokami wypełnia powierzchnię obrazu Władysław Strzemiński. Skaczą nam tutaj te kolorowe plamy z niezwykłą intensywnością, jakby nową witalnością, która zwiastuje jakby, że wszystko ma za chwilę wrócić w stare, bezpieczne kolejny i życie będzie toczyło się dalej. Tak jednak nie było. Władysław Strzemiński, który wychodził z wojny jako jeden z tych nielicznych, wielkich artystów aktywnych i twórczych, został zaproszony, by prowadził pracownię malarstwa na tworzonej w Łodzi Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych. Jego pracownia funkcjonowała dość krótko, bowiem właśnie w 1948 roku władze już szykowały się do ostatecznego przejęcia rządu dusz w Polsce. Nowe władze komunistyczne, które zostały tutaj osadzone dzięki temu, że ziemie polskie od Niemców oswobodzała Armia Czerwona, a wraz z nią sowiecki porządek polityczny i model ustrojowy miał obowiązywać także w tych krajach, które ta armia wyzwalała. A więc z okupacji nazistowskiej, niemieckiej wchodziliśmy jakby w okres zależności politycznej od wschodniego mocarstwa, Imperium Sowieckiego. I mieliśmy także jego modele przejmować i je naśladować. Również w sztuce. Dlatego władze szykowały już wprowadzenie na pełną skalę także socrealizmu, który miał zideologizować sztukę i sprawić, że będzie ona tą formą propagandy tak niezbędnej dla utrzymania autorytarnego, dyktatorskiego ustroju. Wolność artystyczna, a zwłaszcza eksperyment artystyczny miał być wyrugowany z obszaru zainteresowania twórców. Miał być rodzajem właśnie tak jak w Rosji, wynaturzenia, którego skutki będą dla twórcy dotkliwe. Władysław Strzemiński znalazł się szybko na celowniku władz. Gdy rozpoczął się socrealizm, stracił możliwość pracy. Został wyrzucony z uczelni, pozbawiony możliwości zarobkowania, wystawiania swoich prac. Jego życie zamieniło się w koszmar. Ten inwalida, mający tylko jedną nogę, jedną rękę, został skazany na zarobkowanie jako dekorator wystaw. Przy ulicy Piotrkowskiej w witrynach sklepowych można go było zobaczyć, jak właśnie kuśtykając ustawiał buty czy tkaniny, drapował. Przechodnie podobno zatrzymywali się i śmiali się z takiego właśnie zabawnego widoku. Był skazany na niebyt artystyczny, mimo że był jednym z tych weteranów walki o właśnie lewicowe poglądy polityczne. Był przecież, wracając z Rosji, zwolennikiem komunizmu. Był świadkiem, a nawet uczestnikiem pierwszych wydarzeń rewolucji bolszewickiej. Ale dawnych komunistów ta nowa władza traktowała chyba jako najbardziej sobie nieprzyjaznych wrogów. Zanim jednak socrealizm zawładnął sztuką polską, artyści próbowali przywrócić życie artystyczne także w obrębie sztuki awangardowej. Niektórym wydawało się, że w tym nowym porządku będzie nawet może i łatwiej niż przed wojną o możliwość jakby artystycznego działania. No to były oczywiście złudzenia, mrzonki. Inni oczywiście zdawali sobie sprawę, że władza nie będzie tutaj specjalnie życzliwa, ale liczyli, że uda się z nią nawiązać przynajmniej jakiś racjonalny dialog, by swoje argumenty przedstawić. I to był jeden z głównych powodów, między innymi dla których grupa artystów krakowskich ze szczególnym tutaj, szczególną rolę, jaką odegrała Maria Jarema, przedwojenna, wybitna artystka związana z pierwszą grupą krakowską. Jej protegowany młody artysta Tadeusz Kantor sprawili, że została zorganizowana w Pałacu Sztuki w Łodzi pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej, rok 1948. Na ścianach zawisły obrazy zarówno klasyków, jak i młodszych twórców, którzy właśnie rozpoczynali drogę w sztuce. Ich obrazom towarzyszyły różne wykresy naukowe, modele układów gwiezdnych, astronomiczne widoki itd., bo chciano w ten sposób pokazać, że sztuka abstrakcyjna i świat nauki mają ze sobą wiele wspólnego, że przecież oglądana rzeczywistość pod mikroskopem wygląda jak organiczna forma abstrakcyjna, a wszystkie trajektorie gwiazd poruszających się po niebie, systemy matematyczne mają ten wspólny geometryczny mianownik z obrazami nurtu abstrakcji geometrycznej. Władysław Strzemiński w tej wystawie nie wziął udziału, jak i także środowisko łódzkie, w tym jego żona Katarzyna Kobro, ale twórcy z Warszawy i Krakowa oraz paru innych ośrodków tutaj powierzyło swoje prace, żeby znalazły się one na tej wystawie. To Tadeusz Kantor, główny sprawca pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej. Tak jak potem pisał, chodziło właśnie o to, żeby pokazać władzy, że środowiska awangardowe odradzają się i są gotowe do tworzenia nowych, pozytywnych wartości. Na wystawie pojawiły się oczywiście też prace samego Tadeusza Kantora. To jeden z największych naszych artystów powojennych. Studiował jeszcze tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej w Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych, ale oczywiście jego naukę przerwała wojna. Kontynuował potem jeszcze naukę w szkole rzemiosła, którą tworzyli Niemcy, Kunstgewerbeschule, która oficjalnie funkcjonowała jako taka szkoła rzemieślnicza, ale zatrudnieni w niej byli profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, potajemnie prowadzili zajęcia jakby dające szansę właśnie, by rozwijać się jak w uczelni artystycznej. Po zakończeniu wojny Tadeusz Kantor rozpoczyna swoją już działalność artystyczną, a tu już widzimy jego wczesne obrazy. Praczka 46, kompozycja Człowiek z parasolem 49 rok. W tych dziełach jeszcze młody twórca szuka dla siebie miejsca, szuka nowego własnego języka i wyraźnie można tu zauważyć inspirację przedwojennymi formami sztuki awangardowej, na przykład kubizmem, bo zwłaszcza w praczce, ale też i w tej drugiej pracy elementy struktur kubistycznych wyraźnie tutaj się pojawiają. Na wystawie niewątpliwie jedną z największych jakby objawień okazała się twórczość Andrzeja Wróblewskiego. Czas okupacji spędził jako mały chłopiec, powoli dorastający przez te 6 lat. Gdy z Wilna przyjechali z matką do Krakowa, był już na tyle dorosły, żeby właśnie postanowić zostać artystą i znalazł się w tych pierwszym roczniku, który wystartował po otwarciu uczelni. Szybko zaczął się narażać profesorom, albowiem nie był pokornym studentem wykonującym pracowicie zlecone zadania artystyczne. Szybko także ukazał się jego drapieżny niezwykle frapujący, ale też i wtedy zapewne trudny do zaakceptowania indywidualizm i talent. 48 rok, Szofer niebieski, Andrzej Wróblewski. Jedna ze zachwycających prac określających stan emocji, nastroju, który dominował wówczas. Sytuując Wróblewskiego w kontekście kierunków sztuki powojennej, należałoby dla niego też znaleźć miejsce w tak zwanej nowej figuracji, obok Bacona, Freuda, o których mówiłem w zajęciach poświęconych sztuce po 1945 roku na świecie. Bo rzeczywiście jest to malarstwo figuratywne, choć czasami przewrotnie Wróblewski sięgał też po abstrakcję. Kierowca siedzący jakby w pojeździe zgodnie z porządkiem panującym na wyspach, czyli kierowca po prawej stronie, jedzie przez jakąś białą przestrzeń z drogą, która ginie na horyzoncie zbiegających się linii. Niebo płonie jakby czerwoną łuną. Pojazd i sam szofer są niebieskie. Ten błękit tu odgrywa istotną rolę, konfrontując się z tą intensywną czerwienią. Kolor to barwa duchowa, niemal niematerialna. I też nasz szofer wydaje się bardziej jakby z obszaru wyobrażeń niż realu. Jest samotny, nikogo obok na drugim siedzeniu nie ma. Jedzie przez goły, pusty krajobraz, pejzaż jakby apokaliptyczny. I to już jakby buduje nam różne znaczeniowe konteksty dla tego dzieła, mówiącego o osamotnieniu, pustce, wypaleniu i śmierci. Tak jakby właśnie do Królestwa Zmarłych zmierzał ten błękitny szofer. Sposób malowania silnie podkreślający elementy ekspresjonistyczne, deformacja, uproszczenia, zupełnie jak u Di Bifeta, korzystanie z inspiracji światem sztuki nieprofesjonalnej, sztuki, której właśnie jakby brakuje tego ładu i porządku. Budowa anatomiczna widoczna pod ubraniem pozostawia sporo do życzenia, no ale to artysta celowo robi, żeby właśnie ten efekt surowości tutaj osiągnąć. W 1949 roku Wróblewski rozpoczyna pracę nad swoim pierwszym wielkim cyklem malarskim. Zatytułuje je Rozstrzelania. Rozstrzelanie z chłopczykiem czy Rozstrzelany to właśnie fragmenty tej większej całości. We wszystkich pojawia się ten sam motyw postaci, która jest właśnie zabijana. W tym jednym Rozstrzelany pojawia się tylko SS-man w mundurze z przypiętą kaburą do pasa, który, choć nie widzimy, domyślamy się, że właśnie z pistoletu strzela do nieszczęsnika, który go ma przed sobą. On już trafiony kulą umiera i dlatego też zostaje poddany dekonstrukcji. Śmierć to po pierwsze wejście jakby w wielki błękit, ale z drugiej strony też dekonstrukcja, bo ciało może w tej nowej sytuacji już nie przestrzegać reguł anatomicznych. Stąd łamie się i wywraca górna część tułowia. W drugiej pracy, gdzie jest Rozstrzelanie z chłopczykiem, on jeszcze chłopczyk i ten drugi, właśnie chłopczyk głównie, jeszcze żyje. Stojący obok mężczyzna już wchodził w błękit, ale poprzednicy, którzy już zostali zabici, pokawałkowali się jak fragmenty manekina leżąc na ziemi. W tej serii rozstrzelań najważniejsze chyba dzieło to jest Rozstrzelanie 8. Nazwał je Wróblewski rozstrzelaniem surrealistycznym. Znajduje się w Warszawie, w Muzeum Narodowym. To jedno z najcenniejszych dzieł sztuki współczesnej, jaki właśnie tam mamy. Obraz wielokrotnie komentowany wywoływał bardzo silne emocje. Znowu mamy ścianę białą, a przy niej stojących mężczyzn, którzy właśnie zostają tutaj zbiorowo zabici. Ich śmierć jest określana jako właśnie przejście na tę drugą stronę. Mamy tego właśnie różnorodne jakby efekty. Mężczyzna po lewej jest jeszcze nietrafiony kulą, dlatego też wygląda na żywego, ale już jakby jego odpowiednik traci barwę. Kolejny zaczyna się, prawda, dekonstruować, a czwarty nie dość, że jest już w dekonstrukcji totalnej, to jeszcze jest niebieski, błękitny. Andrzej Wróblewski oglądał okupację oczami dziecka, młodego chłopaka. Wojna była dla niego jakby też obszarem oswojenia się z tymi wszystkimi zagrożeniami i strachem, ale to właśnie ten niezwykły talent pozwolił, by Wróblewski jako chyba pierwszy artysta na odpowiednio wysokim jak gdyby piętrze dał wojnie świadectwo, bo ten zespół dzieł z 1949 roku nie ma sobie równych w tym okresie. Wielu artystów uważało, że się nie da z wojną w żaden sposób artystycznie skonfrontować, że właśnie ten język, który stworzyła sztuka nowoczesna, przegrał, tak jak i cała kultura w okupacyjnym starciu z bestialstwem i ogromem zła. Okazuje się, że jednak gdy się do tego podchodzi jakby na świeżo, tak jak zrobił Wróblewski, można osiągnąć niesamowity efekt wiarygodności tego emocjonalnego przekazu. Wystawiony na wystawie w Poznaniu, wystawie studentów Uczelni Sztuk Pięknych z Kraju, prace Wróblewskiego wywołały konsternację. Pojawiły się określenia o drapieżnikach z Krakowa, bowiem nie tylko Wróblewski w tym takim dość drapieżnym, na drapieżnej stylistyce działał, miał tam jeszcze kilku kolegów. Dodam, że wśród nich był potem słynny reżyser Andrzej Wajda, który właśnie wówczas w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie był studentem i właśnie kolegował się z Wróblewskim. Te wszystkie próby wejść jakby w normalność powojenną, tak jakby przerzucając pomost między dawną awangardą sprzed 1939 roku, a teraz tym nowym życiem, legły w gruzach, kiedy władze zdecydowały się, by wprowadzić socrealizm. Ostatecznie objawiły swoje zamiary w 1949 roku, gdy odbył się szereg zjazdów poszczególnych środowisk twórczych. Malarz, artystów plastyków, pisarzy, ludzi teatru czy filmu. Na tych to właśnie organizowanych przez władze zebraniach najczęściej oddany partyjny działacz, był to bardzo często Włodzimierz Sokorski, ówczesny minister kultury, i to właśnie jemu przypadał zaszczyt wygłoszenie referatu, w którym deklarował przystąpienie danej branży, dziedziny sztuk artystycznej do socrealizmu. Tak jak w Związku Sowieckim, sztuka miała odtąd służyć władzy. Oto obraz, który powstał jeszcze w 1948 roku, ale władza od razu ogłosiła go modelem kanonicznym, wzorcowym. Obraz namalował wybitny malarz z okresu modernizmu, Młodej Polski, symbolizmu, jak to woli, Wojciech Weiss. Omawiałem w swoim czasie jego twórczość, gdy był młodym, zafascynowanym Przybyszewskim malarzem i którego obrazach wyraźnie można było zauważyć pewne związki podobieństwa do Edwarda Muncha. Minęły lata od tamtego czasu. Artysta był już w bardzo podeszłym wieku i dlatego manifest jest właściwie jego jakby ostatnim obrazem. Przedziwne, że to właśnie to dzieło zamknęło drogę artystyczną tego malarza. Obraz nosi tytuł Manifest. Przedstawia grupę robotników, którzy właśnie słuchają, jak jeden z nich odczytuje deklarację nowej władzy komunistycznej, rzekomo wydaną w Lublinie w 1944 roku, ale tak naprawdę napisaną pół roku wcześniej w Moskwie, o tym, że będzie reforma rolna, że będzie upaństwowienie przemysłu, że lud wreszcie znajdzie godne miejsce dla siebie, a obszarnicy i bogacze zostaną odpowiednio potraktowani. Ludzie, mężczyźni słuchają tych słów wyraźnie jak gdyby poruszeni i przekonani o słuszności i wiarygodności tych deklaracji. Jeden z nich trzyma czerwony sztandar. Język malarski, który zastosował Wojciech Weiss, jest rodem z XIX wieku, a więc okresu realizmu XIX-wiecznego. Mocny modelunek światłocieniowy, kształtowanie monumentalne formy przydają tej pracy także jakby oficjalności niemal obrazu ołtarzowego. Władza od razu uznała, że to genialne dzieło, które idealnie jakby spełnia warunki, które teraz mają także realizować inni twórcy. Dlatego manifest stał się właściwie pierwszym obrazem socrealistycznym, który powstał na ziemiach polskich. A oto właśnie zdjęcia zrobione w 1945 roku, gdy manifest pojawił się na ziemiach wyzwolonych przez Armię Sowiecką, świeżo przywieziony tu z Moskwy. A to pierwszy sekretarz partii, który wtedy właśnie Polską rządził, z namaszczenia Stalina, Józef Bierut, tak się ten sekretarz partii nazywał. Realizował najbardziej twardą, komunistyczną formułę, model rządzenia. Taka miała być nowa rzeczywistość. Manifestacje na rzecz władzy, pochody pierwszomajowe, czy z okazji Święta Państwowego 22 lipca ustanowiono go właśnie na tę datę z powodu tego manifestu PKWN. Ludzie wychodzący z wojny, jeszcze świeżo mający w pamięci strach, lęk o egzystencję, o przetrwanie, chcieli i starali się cieszyć tym, że żyją i nie poddawali głębszej refleksji to, co się z Polską działo. Socrealizm oczywiście sparaliżował dalszy rozwój sztuki nowoczesnej w Polsce, a komunizm wprowadził żelazną kurtynę oddzielającą naszych twórców od świata zachodu. Także nawet specjalnie nie mieli dostępu do informacji o tym, co na zachodzie w sztuce się dzieje. Niektórzy jakby uwierzyli z dobrodziejstwem inwentarza, że to wszystko jest, że ma sens i czemuś służy. Dlatego nie brakowało młodych artystów, którzy się po stronie socrealizmu powiedzieli. Tak było m.in. w przypadku Aleksandra Kobzdeja, którego obraz zatytułowany Podaj cegłę właśnie oglądamy. To jedno z tych właśnie też kanonicznych dzieł socrealizmu. Scena na budowie jakiegoś kolejnego bloku. Przodownik pracy murarz układa na akord cegły, ale jak widać musi zawołać do pomagiera, żeby mu podał kolejną cegłę do ułożenia. No to jest pewna niezręczność, ale jakoś władza tutaj nie zauważyła tego swoistego jak gdyby elementu bumelanstwa czy niedoróbstwa w tej organizacji pracy. Obraz był wielokrotnie nagradzany, pokazywany na oficjalnych wystawach, zakupiony od razu do kolekcji państwowych. Dzisiaj jest do obejrzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Za Kobzdejem potem, gdy już socrealizm ustąpił, to podaj cegłę ciągnęło się jeszcze długo, bo mu wypominano namalowanie tego straszydła socrealistycznego. Również inni potem sławni artyści w tym momencie młodości weszli jakby w związki z socrealizmem. Oto rzeźba przedstawiająca Stalina, wykonana przez Alinę Szapocznikow, jedną z największych polskich artystek drugiej połowy XX wieku. Ci młodzi rzeźbiarze mieli wówczas pełne ręce roboty, bowiem odbudowywana Warszawa, zwłaszcza nowo wznoszone budowle Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, Placu Konstytucji, Mariensztatu czy Muranowa były terenem, gdzie miały pojawiać się rzeźby. Oczywiście również rzeźbami obstawiony był Pałac Kultury i Nauki. I to właśnie w rękach młodych rzeźbiarzy, często jeszcze studentów Wydziału Rzeźby, spoczywał możliwość właśnie wykazania się przy tworzeniu tych rzeźb. Nie wykluczono, że niektóre z tych dzieł, bo dzisiaj mamy już kłopoty jakby z identyfikacją, kto konkretnie za którą rzeźbę odpowiada, że być może któreś z nich też były dziełem Aliny Szapocznikow, bo wiemy, że przy tym Pałacu Kultury też i tam aktywnie działała. A to właśnie zdjęcie, które mówi nam o tym, jak tragiczne były losy Władysława Strzemińskiego. Wspominałem już o tym, ale teraz mamy tutaj zdjęcie, gdy prowadzi korekty w pracowni malarstwa Łódzkiej Szkoły Sztuk Pięknych. Siedzi na krześle, widzimy to jego inwalidztwo, brak jednej nogi, pusty mankiet zamiast drugiej ręki schowany do kieszeni. Dookoła grupa studentów. Wyrzucony z uczelni, pozbawiony środków do życia, próbował Strzemiński w obrazach też nawiązać jakby dialog z socrealizmem, udowadniając, że sztuka nowoczesna nie oznacza wcale jakby formalizmu pozbawionego jakiejkolwiek wartości czy treści. Żniwiarki, rok 1950. Przypomnijmy pracę mistrza naszego Strzemińskiego, Kazimierza Malewicza, 1928 rok, Żniwiarka. Ten sam jakby cel i tak samo strzelanie, jak to się mówi, kulą w płot, bowiem te obrazy w żaden sposób do władzy trafić nie mogły. I Malewicz w tym wszystkim przegrywał i oczywiście także Strzemiński. Niektórzy z artystów, nawet mający jeszcze przedwojenne, mocno ugruntowane komunistyczne przekonania, poglądy polityczne, jednak socrealizmowi nie uległo. Tak właśnie postanowiła zachować się Maria Jarema, jedna z twórczyń przedwojennej grupy krakowskiej, gdzie właściwie prawie wszyscy młodzi twórcy byli zdecydowanie lewicowi i dlatego też po wojnie Maria Jarema wierna pozostawała swoim przedwojennym poglądom, ale uznała, że socrealizm to jest po prostu rodzaj serwilizmu, czyli takiego zaprzedania się władzy, a ona postanowiła być wierna sobie, dlatego obraz Rytmika z 1950 roku jest obrazem, który absolutnie z socrealizmem nie ma nic wspólnego. Buduje się tu za pomocą abstrakcyjnych form zrytmizowanych, ukazać jakby ruch tańca, ruch postaci. Obrazy, które tworzy Jarema, nie miały szansy znaleźć się na jakiejkolwiek oficjalnej wystawie organizowanej w Polsce. Dlatego Maria Jarema znalazła się w takiej próżni, jakby zapomnienia, odcięcia od świata. Również jakby nie zdecydował się pójść na kompromisy z władzą Tadeusz Kantor. Nadal poszukuje swoich nowego języka, korzystając z rozwiązań znanych z przedwojennych nurtów sztuki awangardowej, ale jego sytuacja odbyła o tyle korzystna, że Tadeusz Kantor już wtedy nawiązał ścisłe relacje zawodowe z teatrem i był scenografem projektującym dekoracje do teatrów krakowskich, głównie Teatru Starego. I w ten sposób miał jakby zapewnione bezpieczne życie, a obrazy takie jak ten obraz metaforyczny malował jakby dla samego siebie, do pracowni. Natomiast Andrzej Wróblewski, o którym wspominaliśmy i którego dzieła oglądaliśmy, rzeczywiście też jakby znalazł się w takim rozdwojeniu. Malował obrazy socrealistyczne, uznał, że będzie jednak obecny w życiu oficjalnym, ale też jakby prowadził drugi nurt swojej sztuki, już czysto prywatny, z dziełami, które powstawały w pracowni i nigdy nie z niej miały nie wyjść. Socrealizm na szczęście nie okazał się zjawiskiem długotrwałym. Stalinowski model rządzenia skończył się niedługo po śmierci Józefa Stalina. Ten dyktator umierał w 1953 roku, a już w 1956 doszło do zmian na szczytach władzy w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Odbył się tak zwany 20. zjazd KPZR, czyli najwyższa jakby instytucja w partii komunistycznej. Do rządów doszedł kolejny pierwszy sekretarz i na tym właśnie zjeździe wygłosił utajniony referat o błędach i wypaczeniach kultu jednostki. To była zawoalowana oczywiście krytyka Stalina. Zanim te zmiany również wpłynęły na przesunięcia, przetasowania w polskiej partii komunistycznej, w 1955 roku, czyli z pewnym rocznym wyprzedzeniem, dało się jednak odczuć, że nadchodzi nowe. Było to dla wszystkich zaskoczenie, że do tego fenomenu doszło. O czym mówię? W 1955 roku Warszawa, zgodnie z jakby wcześniej przyjętymi zobowiązaniami, miała gościć Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Wielka propagandowa impreza o międzynarodowym charakterze. Do Warszawy z tej okazji zjechało mnóstwo młodych ludzi, głównie z krajów trzeciego świata i oczywiście zaprzyjaźnionych z Polską tak zwanych demoludów, czyli krajów ościennych. Byli też oczywiście lewicujący przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Zachodu. Tak czy inaczej Warszawa zrobiła się miastem mówiącym w wielu językach, kolorowym, pełnym tej energii, którą zwykle młodzi ludzie wnoszą. Władze zezwoliły na organizowanie tej imprezy twórcom i nie nałożyły ścisłego gorsetu ideologicznego, dlatego też doszło do paru zdarzeń niezwykłych. Wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, gdzie dzisiaj biegną pawilony domów centrum, czyli tego Juniora, Warsa, Sezamu, od Świętokrzyskiej po Marszałkowską, został ustawiony na tle jeszcze wówczas parterowych ruin dawnej kamienic wielki dekoracyjny fryz mający witać przybyszów w tej jeszcze wciąż bardzo zniszczonej Warszawie. Projektowali go Wojciech Fangor i Henryk Tomaszewski. Jeden z najsłynniejszych naszych późniejszych malarzy, Fangor, i Henryk Tomaszewski, najznakomitszy polski grafik, autor plakatów, przez wielu uważany za prawdziwego twórcę polskiej szkoły plakatu. Ci młodzi wówczas twórcy zaryzykowali i te panele barwne wypełnili abstrakcyjnymi, geometrycznymi formami i bardzo metaforycznie potraktowanymi przedstawieniami figuralnymi, wyraźnie świadczącymi o próbie jakby nawiązania do stylistyki sztuki nowoczesnej, Pabla Picassa, kubizmu i tak dalej. Wydawać by się to mogło, że to było niebezpieczne przekroczenie, a jednak władza na to nie zareagowała. Ale o wiele bardziej istotnym fenomenem, to jest związanym z tym festiwalem, była wystawa, która odbyła się w warszawskim Arsenale, czyli dzisiejszym Muzeum Etnograficznym, tuż obok stacji metra o tej nazwie. W budynku tego, w tym muzeum, młodzi artyści polscy mieli pokazać pracę o antyfaszystowskiej wymowie. To plakat do tej wystawy, a tutaj widzimy sam budynek Arsenału. I to właśnie był chyba najbardziej niezwykły element tego całego święta. Mianowicie na tę wystawę młodzi twórcy zdecydowali się przynieść obrazy, które mieli poukrywane w pracowniach i które by jeszcze pół roku wcześniej nigdy nie śmieli czy nie odważyliby się ich pokazać. Dlatego też, gdy już została ta wystawa zaaranżowana, to chyba ci, którzy w ramach biura cenzorskiego przyszli tę wystawę jakby akceptować, mogli dostać zawału serca, bo czysty formalizm i te miazbaty Zachodu zdawały się jak cienie i upiory z przeszłości wracać w obrazach tych młodych twórców. Dominowała forma silnie ekspresjonistyczna, metaforyka. Oto obraz Andrzeja Wróblewskiego, który pojawił się na tej wystawie, matki antyfaszystki. I jednego z czołowych twórców tego właśnie Arsenału, Marka Oberländera, Napiętnowani. Dlatego też po otwarciu wystawa stała się prawdziwą rewolucją. Uznano ją za przełom, że na takie śmiałe malarstwo władze jednak przymknęły oko i zezwoliły na ich pokazanie. Dla wielu była ta wystawa pierwszą okazją pokazania swoich dzieł. Stąd potem mówiło się o nich, że jest to pokolenie Arsenału. Dla nas dzisiaj ten Arsenał był takim sygnałem. Komunistyczny socrealizm kończy się, a artyści przystępują do walki o artystyczną wolność. I to się rzeczywiście twórcom w dużej mierze udało. Ale potrzebne było jeszcze wydarzenie roku 1956. Między innymi wybuch w Poznaniu robotniczych protestów, które wylały się na ulicę i zostały krwawo stłumione przez milicję i oddziały wojska. Polała się krew pierwsza po wojnie, krew robotników protestujących przeciwko warunkom, w którym przyszło im żyć. Wydarzenia poznańskiego czerwca, jak je się nazywa dzisiaj, były takim punktem przełomowym, który wraz z tymi zmianami w Moskwie spowodował, iż wymienił się praktycznie prawie w całości skład najwyższych władz komunistycznej partii i w miejsce Bieruta, który wkrótce po powrocie z 20. zjazdu umiera, jego miejsce zajmuje Władysław Gomułka, który choć był twardym komunistą jeszcze sprzed wojny i bardzo wiernym wyznawcą idei sowieckich, został oskarżony o właśnie rewizjonizm i siedział w więzieniu, a czekał go nawet proces, którego finałem mógł być nawet wyrok śmierci. W ten sposób wyrwany z więzienia wracał na szczyt władzy, by uspokoić sytuację. Był entuzjastycznie w Warszawie witany. W październiku 1956 roku odbył się ogromny wiec pod Pałacem Kultury z tysiącami ludźmi, którzy tam przyszli. Usłyszeli od Gomułki zapewnienia, że te wypaczenia i błędy, które były popełnione w poprzednim okresie, już się nie powtórzą. Wielu w to uwierzyło. Niewątpliwie na pewno Gomułka pewne procesy przyhamował, a nawet je troszeczkę cofnął. Na przykład forsowne uprzemysłowienie, forsowne upaństwowienie własności ziemskich. Wzorem sowieckim miały w Polsce w rolnictwie obowiązywać kołchozy i sowchozy, czyli spółdzielnie rolnicze albo państwowe zakłady rolne. Tymczasem nadal chłopi bronili swoich własności, do tych kołchozów przystępować nie chcieli. Teraz po 1956 roku własność rolna, prywatna zostanie jakby usankcjonowana. Władza nie będzie już na siłę zmuszać do kolektywizacji, jak się to wtedy mówiło. Drugim wygranym był Kościół katolicki, którego przywódca prymas Wyszyński siedział w domowym areszcie, właściwie w takiej izolacji. Został wypuszczony, a władze już zaczęły z Kościołem jakby prowadzić bardziej uczciwą grę i nie dążyły do szybkiego zlaicyzowania społeczeństwa. Ważnym też elementem było uszanowanie przez władze prywatnej inicjatywy, czyli tych wszystkich małych warsztatów rzemieślniczych, niewielkich sklepów warzywnych czy spożywczych, które nadal mogły być własnością prywatną. No i wreszcie sztuka. To było jedno z najważniejszych chyba sukcesów. Władze odstąpiły od narzucania doktryny socjalizmu. Uznały, że ten eksperyment artystyczny niekoniecznie im musi czymkolwiek grozić, bowiem najczęściej tego typu obrazy są kompletnie niezrozumiałe przez społeczeństwo, więc jaka tam wielka szkoda może się wydarzyć, jeżeli artyści zaczną tutaj znowu sobie eksperymentować. Do tego oczywiście troszeczkę uchylono tej żelaznej kurtyny. Pierwsi nasi twórcy oczywiście za zgodą władz mieli możliwość wyjazdu na zachód. A więc powoli także nasi twórcy zaczynali orientować się w tym, co się w międzyczasie w sztuce zachodu zdarzyło. Jedyne, czego władza tolerować nie chciała, to była krytyka skierowana w ich stronę. Ale jednak w 1956 roku i w 2 lata jeszcze następne artyści jakby spróbowali sprawdzić, na ile można się posunąć, by te stosunki w PRL-u kształtowane poddać krytycznej analizie artystycznej. Oto jeden z najbardziej wstrząsających obrazów, namalowany na rok przed śmiercią przez Andrzeja Wróblewskiego. Znamy tego twórcę, pamiętamy rozstrzelania i tę charakterystyczną stylistykę drapieżną, agresywną, którą stosował do budowania na przykład postaci ludzkiej. Tutaj mamy do czynienia z niezwykłym obrazem, będącym metaforą panującej w PRL-u rzeczywistości. Niekończąca się kolejka. Nie wiadomo, gdzie jest jej początek, ani koniec. Wszyscy ludzie siedzą potulnie na krzesłach i czekają na ten moment, kiedy wreszcie będą mogli załatwić swoją sprawę. To stanie w kolejkach, to nieustanne jakby wyczekiwanie na możliwość, to była codzienność rzeczywistości PRL-u. Kolejki w sklepie, kolejki na poczcie, kolejki w urzędzie, kolejki do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się już zaczynali godzić oczywiście z tym panującą sytuacją. Tak też i oni tu na tym obrazie są pozbawieni jakby genu buntu, zrezygnowani, pogodzeni ze swoim losem, siedzą w tych krzesłach, czekając nie wiadomo na co. To siedzenie w krzesłach sprawia jakby, że zaczynają się jakby zrastać z tym meblem. I stąd właśnie kolejna seria obrazów Wróblewskiego zatytułowana Ukrzesłowienie. Człowiek staje się częścią krzesła, jakby traci swoją podmiotowość człowieka, a staje się przedmiotem. To również niezwykle mocny, silny w przekazie metaforyczny obraz czy obrazy. Właśnie tłem tego wszystkiego były wydarzenia października 1956 roku. Widzimy tu zdjęcie z manifestacji na placu Defilat pod Pałacem Kultury. No i teraz widzimy przemawiającego Władysława Gomułkę na trybunie, który właśnie obwieszcza ludowi, że będzie władza teraz sympatyczniejsza, bliższa ludziom, mniej doktrynerska. W tym właśnie jakby w tej fali odwilży popaździernikowej, jak nazwano ten okres, powstaje jeden z najbardziej niesamowitych obrazów, będących taką wprost krytyką rzeczywistości PRL-u. Obraz nosi tytuł Autobus, a jego autorem był Bronisław Wojciech Linke, którego już mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć. To jego najsłynniejsze dzieło. Obraz upiorny, tworzący metaforę opartą na surrealistycznych jakby zderzeniach elementów wziętych z rzeczywistości. Piaszczysta, wyboista droga z kamieniami, po której toczy się stary autobus wypełniony tłumem, gęsto zbitym w środku, przez jakąś listopadową noc, gdzie drzewa są już bez liści, panuje ziąb i ciemności. W tym autobusie stłoczył artysta mnóstwo osób, które mają być takimi właśnie znakami, symbolami, jak na przykład kobieta z małym dzieckiem, para młodych, płetwonurek, zwyczajni ludzie. Wiozą ze sobą swoje lęki, na przykład wciąż wiszącą nad światem zagładą nuklearną, czyli groźbą użycia broni atomowej. Tutaj taka rakieta, pocisk sobie sterczy. Są satyryczne metafory o polskiej naturze. Butelka wódki ubrana jest w czamarę, krakowski strój trzyma ta postać wódczana na sztorc nasadzoną kosę, jak kosynierzy. Ale są też postacie mroczne, na przykład wyraźnie da się zauważyć w tej grupie na końcu samym Stalina, a z kolei na ekranie oddzielającym drewnianego szofera od reszty pasażerów, jak na rentgenogramie, wyłania się twarz Adolfa Hitlera. A więc artysta wsadził tu jakby te dwa upiory, które w dużej mierze o losach Polaków zadecydowały. Obraz stał się problemem. Rzeczywiście jego jakby śmiałość tego obrazowania atakującego rzeczywistość PRL-u przerażała decydentów odpowiedzialnych za życie artystyczne, ale z drugiej strony to wybitny artysta i znakomity obraz, więc był moment, kiedy go pokazywano, a potem znikał na długi czas w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie, dokąd trafił wkrótce po namalowaniu. Ten okres odwilży popaździernikowej także był czasem, kiedy artyści awangardy dotąd zepchnięci na margines mogą wyjść z cienia i pokazać swój dorobek. Tak było w przypadku Marii Jaremy, która wkrótce po tym październiku 1956 roku umiera. Jej wystawa, która odbyła się tuż przed śmiercią artystki, była wielkim objawieniem dla wielu, dlatego też była głośno komentowanym zdarzeniem artystycznym. Pojawiły się na niej prace, których nikt wcześniej nie oglądał. Malowane na płótnie temperą, uzupełnione były techniką graficzną, którą znamy jako monotypia. Monotypią są te wszystkie ciemne, jakby organiczne formy, na pół przezroczyste. Cała reszta to oczywiście temperowe, malowane płaszczyzny. Te monotypiczne, tworzone za pomocą monotypii formy przypominają jakby półprzeźroczyste formy organiczne, napoły biologiczne. Dlatego te obrazy kwalifikujemy jako przykłady abstrakcji organicznej. Było to wspaniałe artystyczne dzieło, którego twórczyni wykonała właśnie tuż przed śmiercią i które, dzięki któremu jej twórczość sytuuje się jakby w kręgu najbardziej znaczących dokonań sztuki polskiej czasów powojennych. Maria Jarema także oczywiście nadal pozostawała aktywna jako działaczka. Między innymi z kilkoma kolegami, którzy przeżyli wojnę, a należeli do pierwszej grupy krakowskiej, postanowili reaktywować to stowarzyszenie artystyczne. I w roku 1957 grupa krakowska odwiesiła swoją działalność. Mało tego, prócz tych starych członków, przyjęła oczywiście do swojego grona cały zespół młodych twórców, którzy już po wojnie zaistnieli w sztuce. Grupa krakowska druga szybko okazała się najbardziej jakby istotnym ugrupowaniem artystycznym powojennych lat. Od władz Krakowa otrzymali oni jako miejsce, siedzibę dla swoich działalności kilka pomieszczeń w Pałacu Krzysztofory przy ulicy Szczepańskiej. To jest budynek przylegający do rynku krakowskiego przy ulicy wiodącej do Teatru Starego. I tam w podziemiach znajdowała się gotycka piwnica przykryta kolebkowym sklepieniem, częściowo wykonana z potężnych kamiennych głazów, a częściowo ceglana. I w tej to piwnicy zaczęli się ci młodzi twórcy grupy krakowskiej pokazywać. Oto właśnie członkowie tej grupy. Maria Jarema z tego starego składu, ale nowy w tym zespole był oczywiście Tadeusz Kantor. Do przedwojennej grupy też należeli Jonasz Stern i Adam Marczyński, którzy wrócili do grupy krakowskiej, a z młodych pojawili się m.in. Jerzy Nowosielski, Tadeusz Brzozowski, Alfred Lenica, Jerzy Tchórzewski, Kazimierz Mikulski, Erna Rosenstein, a więc plejada naszych twórców uważanych dzisiaj za najbardziej istotne, najistotniejszych właśnie naszych artystów drugiej połowy XX wieku. Jakby ubocznym też efektem reaktywacji grupy krakowskiej stało się też reaktywowanie Teatru Kriko. To teatrzyk artystów, który działał w przedwojennym Krakowie i którym kierował brat Marii Jaremy, Józef Jarema. Aktorami byli tam plastycy z Akademii Sztuk Pięknych. Sami robili dekoracje, wybierali sobie teksty, no i ustalali jakby elementy inscenizacyjne, by potem w różnych dość skromnych zwykle warunkach te przedstawienia pokazywać. Teraz ta grupa, ten teatr miał się odrodzić, dlatego dodano mu do pierwotnej nazwy numerek 2 i tak zrobił się Teatr Kriko 2. Po śmierci Jaremy pracę w zespole Kriko 2 przyjmuje Tadeusz Kantor i stanie się to jego autorski teatr. Twórczość plastyczna, malarska, artystyczna Kantora idzie równolegle z twórczością teatralną i dlatego też zachodzą między tymi światami rozliczne, silne związki. Tadeusz Kantor od samego początku traktuje ten teatr nie jako klasyczną formę teatru z widownią i sceną, Zresztą czymś takim w ogóle nawet nie dysponuje. Kolejne premiery odbywają się w tej piwnicy, którą pokazywałem przed chwilą, tej podziemnej gotyckiej piwnicy. A tam żadnego podziału na widownię i scenę być nie mogło. Tadeusz Kantor wykorzystywał tutaj doświadczenia z czasów okupacji, kiedy w niewielkim mieszkaniu w centrum Krakowa doszło do dwóch premier tak zwanego teatru podziemnego. Jedną z tych premier była Balladyna Słowackiego, a druga Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Oba przedstawienia przygotował jako scenograf i inscenizator Tadeusz Kantor. To tam po raz pierwszy w warunkach ekstremalnych, bo przecież za taką działalność niezależną podziemną groziło aresztowanie i zesłanie do obozu koncentracyjnego, a więc to było wysokiego ryzyka działanie. Tadeusz Kantor tam właśnie w takich warunkach po raz pierwszy doświadczył, jak istotne jest, by kreujący postać aktor znalazł się tuż obok widza siedzącego na krześle, że nie ma tutaj tej granicy, bariery między teatrem, widownią a sceną. No i z tych doświadczeń teraz wyrastały jego kolejne już artystyczne wizje, pomysły, które zaczął realizować. W ramach Teatru Krico 2 wystawiane były głównie sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. Ale i tutaj powiedzenie, że były to inscenizacje sztuk, troszeczkę chyba jest określeniem z nadużyciem, bo o ile może w pierwszych rzeczywiście jeszcze jakieś było trzymanie się treści tych sztuk, ale z biegiem czasu Tadeusz Kantor zaczyna tekst okrajać, ograniczać jego znaczenie, sprowadzać go jakby do pretekstu do różnych działań. Aktorzy działają w tej niewielkiej przestrzeni, wykorzystując kostiumy i rekwizyty jakby wyprowadzone ze świata śmietnika. Tak pojawia się element jakby neodada w naszej sztuce powojennej. Tworzone do spektakli obiekty takie jak na przykład te bliźnięta na wózku śmierci po zakończeniu wykorzystywania ich w teatrze stają się obiektami, czyli asamblażami. Kolejne widowiska, inscenizacje budują rzeczywiście radykalnie awangardową formułę teatru, którą szybko też docenią widzowie za granicą, bowiem Teatr Krico 2 zaczyna podróżować po świecie i tworzone przez Kantora widowiska wzbudzają najwyższy podziw i zachwyt właśnie w wielu krajach. Stąd staje się jednym z najsłynniejszych artystów Polski w skali międzynarodowej. W 1956 roku nie tylko Kantor, środowisko krakowskie ruszyło jakby do życia ponownego. Również i malarze reprezentujący nurt abstrakcji geometrycznej poczuli, że wreszcie będą mogli być sobą, a wśród nich był Nestor, Henryk Stażewski, który wraz ze Strzemińskim i Kobro współtworzyli te trzy ugrupowania Blok, Prezens i AR, o których mówiliśmy w lekcji poświęconej sztuce okresu międzywojennego. Z tej grupy najwięcej szczęścia miał Henryk Stażewski, bowiem Kobro i Strzemiński umierają jeszcze w tych mrocznych czasach stalinowskiej nocy, a jemu jakoś dane było żyć i przetrwać ten trudny czas. Po 1956 roku Stażewski wraca do malowania obrazów abstrakcyjnych, czyli obrazów należących do abstrakcji geometrycznej. A że jeszcze los dał mu szansę pożyć bardzo długo, bo już tu widzimy, że umierał w 1988 roku, czyli no, prawie dociągnął setki, to rzeczywiście można powiedzieć jedno z tych najszczęśliwszych życiorysów, w pełni spełniony. Powojenne prace Stażewskiego są moim zdaniem lepsze od tych, które wykonał jeszcze przed wojną. tam jakby brakowało mu zdecydowania, w jakim kierunku ma pójść ten język abstrakcji geometrycznej, co szczególnie kontrastowało z dziełami Strzemińskiego, dojrzałymi, wspaniałymi. Tak teraz, po wojnie, Starzewski, zostając już tym samym na placu boju, zaczyna eksperymentować i tutaj rzeczywiście jego dzieła są godne rzeczywiście uznania i szacunku. Między innymi wprowadza do malarstwa efekt reliefu, czyli płaskorzeźby, wykonywanej często też z użyciem takich elementów jak metal, aluminium w tym przypadku, czy malowanych barwnych paneli. Tego typu obrazy wyraźnie świadczą, że Henryk Starzewski świadom był dokonujących się po wojnie w 50. i 60. latach przemian w obszarze abstrakcji geometrycznej. Abstrakcja pomalarska, op-art, minimal-art nie były tak całkowicie mu odległe i potrafił jakby w kontekście tych zjawisk tworzyć własne, bardzo ciekawe rozwiązania malarskie, które szybko zostały docenione. Również w obszarze języka abstrakcji tworzy Wojciech Fangor, którego poznaliśmy jako jednego ze współprojektantów tego wielkiego panelu z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży. Wojciech Fangor jest też autorem jednej z pierwszych instalacji, czyli aranżacji przestrzennej, którą tutaj po lewej stronie oglądamy. W 1968 roku Fangor wyjeżdża z kraju, opuszcza Polskę, udaje się na migrację do Stanów Zjednoczonych. I dlatego też jakby dalsza część jego dorobku znika tutaj ze sceny polskiej, ale jeszcze przed wyjazdem już rozpoczął malowanie swoich obrazów o charakterze op-artowskim, czyli optical art. Tak jak u Vasarely'ego czy Bridget Riley, jego dzieła wywołują te wszystkie jakby zaburzenia patrzenia, sprawiając wrażenie, jakby pulsowały, polaryzowały te barwy, najczęściej w okręgach tworzone. W nurcie abstrakcji geometrycznej mamy jeszcze jednego wielkiego twórcę, już dzisiaj bardzo sędziwego, Stefan Gierowski, młodsza oczywiście dużo generacja, młodszy twórca niż Starzewski. Rozpoczyna w drugiej połowie lat 50. swoją drogę w sztuce. I jego dokonania należą też do najbardziej znaczących na polu malarstwa abstrakcyjnego. Niemniej jednak abstrakcja geometryczna to w gruncie rzeczy dość wąska przestrzeń artystyczna, albowiem ten główny nurt naszego malarstwa po 1956 roku wypełni informel albo, jak to woli, taszyzm. Sprawcą tego wszystkiego był Tadeusz Kantor. Gdy w 1956 roku leciuteńko zaczęły luzować się śruby dotąd zabraniające otwarcia na zachód, właśnie z tej szczeliny skorzystali artyści Teatru Krakowskiego, którzy wyjechali na gościnne występy do Paryża. Pojechał z nimi Tadeusz Kantor jako scenograf. No i gdy aktorzy na scenie Comédie Française wystawiali swoje sztuki, to Tadeusz Kantor biegał jako szalały po galeriach Paryża, by wreszcie zobaczyć, co takiego jest aktualnie na tapecie, czyli co jest akurat robione. No i odkrył co? Odkrył abstrakcyjny ekspresjonizm, czyli inaczej informel, sztukę powstającą jako efekt spontanicznego działania malarskiego, polegającego na wychlapywaniu, wylewaniu farby bezpośrednio na płótno. No i gdy wrócił do kraju, zainicjował powstanie szeregu takich obrazów właśnie, w których ten efekt rozbryzgu, rozlewania staje się metodą malarską. Tak tworzy swoje obrazy taszystowskie, jak je najczęściej nazywał, właśnie oparte na tych chlapnięciach i rozbryzgach. ten sposób ten wielki nurt sztuki powojennej trafia też do Polski. Szybko też pod wpływem Kantora ulegają mu inni artyści. Alfred Lenica wykorzystuje technikę gratażu, czyli skrobania w powierzchni płótna, by wytworzyć takie właśnie jakby biologiczne struktury pod mikroskopem oglądane. Wśród młodych twórców, którzy szybko jak gdyby w tym nurcie sztuki powojennej znaleźli sobie miejsce, był Jan Lebenstein. Wkrótce po debiucie w Polsce jego prace zostały zakwalifikowane na Biennale Sztuki Młodych do Paryża. Wyjeżdża tam w 1959 roku i już zostanie na stałe, emigruje. W obrazach Lebensteina ten właśnie efekt informelu też jest bardzo dobrze widoczny. No i jeszcze jeden niezwykły artysta, Tadeusz Brzozowski, który też tę płynną materię malarską, wylewaną, wychlapywaną, wykorzystuje do tworzenia swoich abstrakcyjnych obrazów. Również i środowisko kolorystów przedwojennych znajduje jakby nowy impuls do aktywności, zwłaszcza że po wyrzucani na początku okresu stalinowskiego z uczelni, gdzie pełnili już funkcję profesorów, z powrotem są na tę uczelnię przywracani. W Warszawie na SP wraca Jan Cybis i Artur Naksamborski, a Hanna Rudzka-Cybisowa do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z kolei z zachodu wraca jeszcze jeden sławny przedwojenny kapista, Piotr Potworowski, który spędził lata w okupacji w Anglii i także ten okres pierwszy powojenny. Piotr Potworowski to jedna z najciekawszych postaci malarstwa polskiego tego okresu. Kolorystyczna wrażliwość pozostała, ale także doszły do tego nowe zjawiska wyczerpane pełną garścią ze sztuki powojennej, na przykład malarstwa materii, stąd w poprzednim obrazie pojawia się workowate płótno wprowadzone do obrazu. Trzymając się jakby rzeczywistości takiej jak właśnie pejzaż, tutaj mamy krajobraz Ambłagowa, jednak artysta jakby zmierza w stronę granicy rozpoznawalnego, czyli jakby ociera się o abstrakcję. Niebieski pokój jest doskonałym tego przykładem, jednak wnętrza jednocześnie obraz abstrakcyjny. Natomiast Jan Cybis, którego kapistowskie dzieła też wcześniej już widzieliśmy, teraz w tych nowym rozdaniu powojennym wzmacnia środki ekspresji, a także faktury. Jego obrazy nawarstwiają się ogromnymi ilościami farby, które niemal jak relief modelują tę formę. Artur Naksamborski rozwija serię swoich martwych natur, gdzie fikusy i inne rośliny doniczkowe stoją sobie na tle różnych płaszczyzn ściany, a w dziełach pojawiają się też na przykład spływające stróżki farby, czyli znowu element informelu. Kapiści, jak już powiedziałem, obsadzili uczelnie artystyczne, prowadzili pracownie malarstwa, dlatego też wypuszczali młodych twórców wyraźnie na kolorystykę uwrażliwionych. Uczniem Jana Cybisa, potem jego asystentem, był Tadeusz Dominik, którego obrazy stanowią jakby taką wyraźną kontynuację nurtu kolorystycznego, ale już jakby w świecie malarstwa współczesnego. Po odejściu na emeryturę Tadeusz Dominik przejmuje pracownię po Cybisie i też jak gdyby w tej sztafecie bierze jak gdyby udział, by kolejnym pokoleniom ten kolor zaszczepiać. I właśnie uczniem Tarasewicza, uczniem Dominika był jeden z dzisiaj najbardziej znanych polskich malarzy, Leon Tarasewicz. który jakby podejmuje w tym sztafecie kolejną jakby tę pałeczkę, by barwa nadal odgrywała istotną rolę w polskiej sztuce. W 1957 roku, czyli rok po wydarzeniach października, władze zaczynały jakby rezygnować z tych haseł, z którymi wystąpiły przed ludźmi, i dlatego też zaczyna się stopniowe, jak to się mówi, przykręcanie śruby. Pierwszym znakiem, że będzie tutaj coraz gorzej, było zamknięcie tygodnika Po prostu, który był taką trybuną młodych artystów, intelektualistów, którzy właśnie tutaj, jak gdyby publikując swoje teksty i reprodukując swoje dzieła, pokazywali jak gdyby ten właśnie obszar nowoczesności w sztuce. Oczywiście nigdy władzy do końca nie udało się nad tym otwartym już żywiołem artystów zapanować. Wywalczona wolność była obroniona, wolność do artystycznego eksperymentu. Upływające lata od zakończonej wojny powodują, że niektórzy z artystów, którzy doświadczyli szczególnych traum w okresie okupacji, zaczynają o tych doświadczeniach wreszcie odważnie, artystycznie się z nimi mierzyć. Wśród nich był Józef Szajna, jeden z najbardziej interesujących twórców też powojennych. Tak jak Tadeusz Kantor, prowadził podwójne życie. Z jednej strony artysty malarza, ale z drugiej też twórcy teatralnego, scenografa i inscenizatora. W życiorysie Józefa Szajny szczególną rolę odegrał pobyt w Auschwitz, w Oświęcimiu. Trafił tam na samym początku wojny, bowiem już pod koniec 1939 roku został aresztowany w Rzeszowie. Parę miesięcy wcześniej zdał maturę, czyli był 18-19-latkiem. Dał się wciągnąć w prowokację niemiecką rzekomo powstającego oddziału podziemnej armii walczącej. Wszystko było kontrolowane przez Gestapo, dlatego ci, którzy się na to dali nabrać, zostali aresztowani. Efekt: Józef Szajna trafia na wiele lat do Auschwitz. Jest jednym z pierwszych więźniów tego obozu, bo on się dopiero wtedy tworzył. Przeżył w nim całą okupację, dlatego też niewątpliwie przez długi czas odczuwał efekty we wspomnieniach, koszmarach nocnych tego wszystkiego, czego był świadkiem, czego doświadczył. Ale musiało płynąć tych właśnie 10 ponad lat od zakończenia wojny, by Józef Szajna zaczął wykorzystywać właśnie tamte realia obozowe jako elementy składowe swojego języka plastycznego. W 1969 roku Józef Szajna tworzy wielką instalację, najpierw w Warszawie, a potem przenosi ją na Biennale do Wenecji. Tytułuje Reminiscencje. W sali pojawiają się wycięte sylwety z twarzami więźniów obozu koncentracyjnego. Sylwety jakby wyciętych postaci, stare manekiny, jakieś konstrukcje drewniane, połamane, popalone deski. Wrażenie jest porażające. I odtąd już na stałe w twórczości Józefa Szajny zagoszczą te motywy obozowe. Do nich będzie wracał także w swoich scenografiach, tworząc z tych samych elementów scenograficznych potem instalacje w galeriach. Pojawiają się buty, taki charakterystyczny element, który w Auschwitz zawsze robi wrażenie. Buty przejęte przez nazistów po transportach Żydów z Europy Zachodniej Te, co bardziej eleganckie, oczywiście potem miały wrócić z powrotem do obiegu jako towary do sprzedaży. Ołtarzyk, który teraz oglądamy, robiąc upiorne wrażenie, był elementem scenografii w spektaklu Replika, który został wystawiony w Teatrze Studio w Warszawie, który to teatr swoje powstanie zawdzięcza właśnie Józefowi Szajnie, bowiem w 1972 roku władze zdecydowały się, by dawny teatr klasyczny, tak się to pierwotnie ten teatr nazywał, przejął Józef Szajna jako swój autorski teatr i wtedy właśnie Szajna przemianował go na Teatr Studio i tak po dzień dzisiejszy jeszcze przecież tę nazwę nosi. Jonasz Stern, przedwojenny członek Grupy Krakowskiej, obok Marii Jaremy najbardziej po wojnie ważny jakby przedstawiciel tamtej awangardy. W czasie wojny musiał się ukrywać, bo miał żydowskie pochodzenie. Zresztą jego fizis zdradzała tę właśnie żydowskość, dlatego jego funkcjonowanie było najwyższego ryzyka. Jednak pewnego razu już, kiedy we Lwowie hitlerowcy się zainstalowali, a on tam właśnie przebywał, doszło do zatrzymania Jonasza Sterna, który się zdecydował na chwilę opuścić kryjówkę. Zatrzymany wraz z innymi ludźmi z łapanki został wywieziony poza Lwów na rozwałkę. Przygotowane już były wykopane doły. Wyciągani z wozów ludzie stawali nad tym dołem, seria karabinu maszynowego i wpadali do środka zabici. Stanął też nad tym dołem Jonasz Stern, ale tym razem kula nie zabiła go, tylko zraniła. Stracił przytomność i wleciał do środka. Potem jeszcze na niego zwalili się kolejni zabici, także gdy ocknął się w nocy, wygrzebywał się spod tego stosu trupów. Udało mu się wydostać i doczołgać do gospodarstwa znajdującego się w pobliżu. No, okazało się, że w środku mieszkali dobrzy ludzie, którzy zamiast go z powrotem Niemcom zadenuncjować, jednak ukryli i zawiadomili tych, którzy pomagali Sternowi w ukryciu. Wrócił z powrotem do kryjówek i tak już przetrwał resztę okupacji. Dopiero też właśnie po ponad 10 latach te traumatyczne doświadczenia wracają, a wyrażają się w zmianie sposobu tworzenia dzieła. Stern zaczyna tworzyć gabloty, a wewnątrz nich reliefy, do których wykorzystuje udrapowane i utrwalone żywicy tkaniny, ale także cząstki organiczne, zwłaszcza kości zwierzęce lub rybie ości. I tak powstają prace takie jak dół z serii Wyniszczenie, no to już oczywisty aluzja do tamtych doświadczeń, czy ta tablica czerwona, której kształt przypomina żydowską macewę, czyli nagrobek, stelek kamienną, grobową, żydowską, a wykonano oczywiście z tych kostnych cząstek zwierzęcych pokrytych czerwoną farbą. Alina Szapocznik, której Stalina niedawno widzieliśmy, po 1956 roku, nawet troszkę wcześniej już, zdążyła się z socrealizmem rozstać i szybko pokazała swój wielki talent. W 1955 roku powstaje rzeźba zatytułowana Ekshumowany. Odlana z cementu zmieszanego z opiłkami żelaza, co powodowało, że na powierzchni cementu pojawiły się rdzawe ślady. Figura została odlana w dole, który w ziemi został wykopany i ukształtowany na jakby formę postaci. Dlatego też, kiedy z tego dołu po zastygnięciu forma była wyjmowana, wyglądało to właśnie jak ekshumacja. A Ina Szapocznikow też miała traumy wojenne potężne. Wraz z rodziną trafiła do obozów koncentracyjnych, gdzie między innymi zginęła jej matka i siostra. Jej udało się przeżyć. Ostatnie lata spędziła w obozie w Terezinie, na terenie Czech, ale przeszła przez Birkenau, czyli ten jeden z najgorszych obozów hitlerowskich, obozów zagłady. Dlatego też i ona, pełna witalności, piękna kobieta, teraz jakby tę traumę wojenną z siebie wyrzuca. W tym obszarze wywalczonej, koncesjonowanej wolności artyści wybierają różne drogi. Wyraźnie także można zauważyć obecność wreszcie na bardziej wyrazistą skalę w Polsce surrealistów. Kazimierz Mikulski był jednym z tych malarzy, którzy wybitnie z tym surrealizmem się zaprzyjaźniali i wykorzystywali tę stylistykę w swoich obrazach. Również surrealistyczne skojarzenia budzą dzieła Zbigniewa Beksińskiego, który stworzył taki upiorny świat, mroczny i przerażający, dzisiaj wywołujący sporą fascynację u młodych odbiorców sztuki. Z kolei Jerzy Nowosielski, jeden z największych naszych artystów powojennych, któremu udało się też w miarę bez problemu przetrwać czas stalinowskiej nocy, po 1956 roku rozpoczyna swoją przygodę z malarstwem figuralnym, czyli jest przedstawicielem tej nowej figuracji. Ale kształt, jaki nadaje swoim postaciom, wyraźnie znamionuje związki z tradycją sztuki prawosławnej, sztuki ikony. Bo rzeczywiście Jerzy Nowosielski wywodził się z rodziny we Lwowie należącej do wspólnoty unickiej. Nawet w młodości chciał zostać duchownym i spędził zdaje się rok w seminarium, ale potem oczywiście doszedł do wniosku, że jednak nie jest to mu pisane i ostatecznie został malarzem. Ale właśnie w ten sposób, malując swoje sceny ukazujące proste czynności w rzeczywistości, jak na przykład mycie, nadaje im jakby cech przez tę stylistykę ikony, ten sposób malowania. Popatrzmy na przykład na te rozświetlenia, rozjaśnienia, zaburzenia proporcji, linearyzm, płaskość typową dla ikon. Nadaje tym scenom jakby pewnej sakralizacji, pewnej świętości. Dotyczy ona także martwych natur czy innych przedstawień figuralnych, wspaniały obraz wiolonczelista, portret ślubny. W ten sposób Nowosielski zdaje się próbować w tym świecie katastrofy postapokaliptycznej, jaką jest rzeczywistość powojenna, przywracać pewien ład i świętość formy istniejącej, życia istniejącego. Świetnie się jego świat malarski nadawał do wejścia w obszar sakrum. Dlatego Nowosielski był autorem najwspanialszych chyba powojennych realizacji wewnątrz świątyń. Tu oglądamy gotycki kościół na Warmii, który przyjęli właśnie wyznawcy prawosławia i zamienili go po wojnie na cerkiew. Ikonostas w tej cerkwi stworzył Jerzy Nowosielski, ale był także autorem dekoracji licznych kościołów katolickich, tak jak ten kościół w Tychach, którego drewniane płaszczyzny stropu pokrywają wspaniałe malowidła autorstwa Jerzego Nowosielskiego. W tych latach 60. po 1956 roku rozwijają się także inne dyscypliny artystyczne, na przykład polski plakat. wielcy graficy, tacy jak Henryk Tomaszewski, o którym już mówiłem, a do których jeszcze dołączymy Romana Cieślewicza, Jana Lennicę, Wojciecha Zamecznika, Józefa Mroszczaka, Juliana Pałkę, Jana Młodorzeńca, Franciszka Starowiejskiego czy Waldemara Świeżego, to jest rzeczywiście potęga w skali światowej. Szybko zresztą doceniona. Nasi graficy nie dysponowali najnowszymi technologiami i maszynami poligraficznymi, wysokiej jakości farbami, bo takich w Polsce po prostu nie było, ale umieli z tej zgrzebnej surowości, jaką oferował im przemysł drukarski, przekuć na atuty, bowiem istotą, mocą tego plakatu była jego plastyczna metaforyka. Szybko została ona zresztą zauważona na Zachodzie i wywołała absolutny zachwyt, dlatego też wielu młodych artystów z Zachodu przyjeżdżałoby tutaj właśnie kontynuować studia w Warszawie, na przykład u Henryka Tomaszewskiego. Ten efekt sukcesu polskiego plakatu był też powodem, dla którego została utworzony w Warszawie Muzeum Plakatu oraz zostały organizowane biennale, czyli co 2 lata odbywające się festiwale plakatu, wielkie wystawy plakatu światowego. A oto właśnie przykład tej naszej Polskiej Szkoły Plakatu, plakat autorstwa Henryka Tomaszewskiego do pierwszej wystawy rzeźb Henry'ego Mura w warszawskiej Zachęcie. Widać, jak artysta poprzez kształtowanie chociażby liternictwa próbuje jakby wejść w relację ze stylistyką rzeźb tego wielkiego angielskiego twórcy. Oczywiście lata 60., które za czasów Gomułki były coraz bardziej zatrute też takimi właśnie politycznymi działaniami ze strony władz, wciąż pozostawały bardzo aktywnym obszarem artystycznych poszukiwań, eksperymentów. Alina Szapocznikow, którą widzieliśmy przed chwilą ekshumowanego, w tej nowej czasie, w latach 60., zaczyna jakby penetrować swój własny wizerunek, własne ciało. Wykorzystując nowe tworzywa, takie jak właśnie żywice syntetyczne, dokonuje odlewów fragmentów swojej twarzy czy tułowia i łącząc je na przykład z kamieniem tworzy takie zwielokrotnione rzeźby, autoportrety, jak ten z 67 roku. Eksponuje także erotyczność i zmysłowość ciała. Mały deser, 70 rok. Czy tutaj właśnie cała seria tych deserów, które oglądamy. W roku 68, kiedy doszło do wydarzeń marcowych, Alina Szapocznikow, mająca ten właśnie korzenie żydowskie, postanawia Polskę opuścić, przenosi się do Paryża. W 70-tych latach zostaje u niej zdiagnozowany nowotwór, rak piersi, którego nie dało się zatrzymać medycznie, dlatego artystka jest świadoma, że zostało jej niewiele czasu. I wtedy przystępuje do wykonania serii prac o szczególnej jakby mocy i randze. Zaczyna tworzyć zielnik. Ten zielnik, tak jak kiedyś miał zachować kruchość biologicznej materii, jaką jest człowiek. W zielnikach składa się co prawda między kartami księg wysuszone liście czy fragmenty roślin. Tak właśnie jak te rośliny traktuje teraz ciało Alina Szapocznikow. Jej 20-letni syn jest tutaj modelem. Artystka z niego właśnie, z jego ciała ściąga formę z żywicy syntetycznej i poddaje ją jakby takiemu spłaszczaniu, tak jakby się te partie ciała znalazły między tymi kartami. I tak powstają serie kolejnych reliefów z tymi odlewami wyglądających jak właśnie takie zasuszone, kruche ślady ludzkiego istnienia, życia. Również w tym obszarze eksperymentu bardzo istotną rolę odgrywa Tadeusz Kantor, który nadal jest niezwykle twórczym, kreatywnym artystą. Znaliśmy go już jako tego, który wprowadził do Polski informel, czyli te taszystowskie chlapane obrazy. Również i dalej i wciąż pozostaje jakby w kontakcie z tym, co na świecie się dzieje. Zaczyna w latach 60. wprowadzać do swoich obrazów przedmioty gotowe. Zwłaszcza połamany parasol tutaj robi wielką karierę. Traktuje ten parasol Kantor jako opakowanie, stąd tytułuje te dzieła ambalaże, tak jak Christo, który owijał te wszystkie przedmioty oglądane wcześniej. Wśród ambalaży są też dzieła metaforycznie opakowane, ale malowane, tak jak ambalaż Hołdu Pruskiego z 1975 roku, który teraz oglądamy, znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Powstał z okazji 100-lecia namalowania tego obrazu. Tak Kantor pisał o tych swoich ambalażach. Postanowiłem opakować postacie muzealne, oto infantki Velázqueza, jak relikwie lub Madonny w uroczystych strojach z wymuszonymi gestami i pustką grobową w oczach trwają bezbronne. Ważyłem się na ambalaż świętości narodowej, Hołdu Pruskiego, Matejki. Dumne postacie królewskie, rycerskie, biskupie opakowałem z desperacją, z pietyzmem na wieczność. Żywego pozostawiłem tylko wielkiego błazna królewskiego Stańczyka, który jakby wyskakuje z całości, namalowany na osobnym płótnie, jakby przed pozostałą częścią, która jest jakby dla niego tłem. Również Tadeusz Kantor był jednym z pionierów instalacji, czyli tych przestrzennych aranżacji. Oglądamy przestrzeń galerii Krzysztofory, o której mówiłem wcześniej. Teraz zamiast wystawy malarskiej czy rzeźbiarskiej albo działań teatralnych, ta przestrzeń została zagracona mnóstwem elementów, między którymi widz musiał się przeciskać i tak doszło do realizacji wystawy popularnej, jednej z pierwszych instalacji w Polsce. Również i na tym polu Tadeusz Kantor był nowatorem, pionierem w Polsce. Po swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych Tadeusz Kantor postanowił zrealizować w Polsce pierwsze happeningi. Wśród nich był happening morski w Osiekach, panoramiczny happening morski nad morzem zrealizowany. W tym happeningu Kantor oczywiście wciągnął do działań publiczność, plażowiczów, którzy właśnie w tym momencie tam byli. Wykorzystując jak gdyby ich, dokonał jakby dwóch etapów tego happeningu. W pierwszym zatytułowanym Koncert morskich fal, zaprzyjaźniony z Kantorem artysta w ubraniu dyrygenta stanął na takim rusztowaniu i zaczął falami dyrygować. W drugiej części zgromadzeni mieli odtworzyć na plaży tratwę meduzy Teodora Żeriko i właśnie tu widzimy, jak ta tratwa się rodzi i kształtuje. Jednak najważniejsze happeningi Kantor zorganizował w Warszawie, w galerii Foksal. Tam między innymi miał miejsce happening List, który nie tak dawno grupa młodych polskich artystów próbowała reaktywować wraz z koronawirusem i nieszczęsnymi korespondencyjnymi wyborami. List przez nich niesiony postawił ich potem przed organami państwowymi i zostali oni, jak być może pamiętacie czy wiecie, obarczeni potężnymi karami za to, że ośmielili się z taką formą artystycznego działania w przestrzeń publiczną wyruszyć pod Sejm. Tadeusz Kantor swój list też, jak młodzi, nadał na poczcie, tyle że też i ten list też miał kilkanaście metrów długości. Niosło go jednak chyba 10 czy 12 listonoszy. List był zaopatrzony w powiększone znaczki, pieczątkę, a miejsce docelowe to była Galeria Foksal, dlatego widzimy, jak ci właśnie listonosze dzielnie ten list do Galerii Foksal niosą. Obok zdjęcie innego słynnego happeningu zatytułowanego Lekcja anatomii według Rembrandta. Ten happening w Warszawie polegał na tym, że Tadeusz Kantor wybranego spośród grona uczestników delikwenta położył na stole i rozpoczął jakby sekcję, tak jak to doktor Tulp w obrazie Rembrandta rozkrajał delikwenta, żeby odsłonić prawdę o jego naturze, pokazując strukturę ręki. Oczywiście Tadeusz Kantor ciała nie naruszał, ale za to skalpelem i innymi chirurgicznymi przyrządami dobrał się do kieszeni i innych części ubrania tego pana, pokazując ich zawartość. Z tych doświadczeń happeningowych, instalacji i tak dalej czerpie też Kantor mnóstwo pomysłów do swojego teatru. W 1975 roku miała miejsce jedna z najważniejszych premier w historii teatru Kriko II. Spektakl nosił tytuł Umarła klasa. Tym razem już nie było Witkacego jako pretekstu do wystawienia spektaklu. Była to czysta jakby improwizacja, którą Tadeusz Kantor oparł na pewnych motywach wziętych od Brunona Schulza. Istotą tego przedstawienia był jakby powrót starców do szkolnej ławy, by odbyć ostatnią lekcję. W tej lekcji staruszkom towarzyszą ich wcielenia z czasów młodości w formie manekinów, które ze sobą targają, czy są do nich przywiązani, przysznurowani. Ta lekcja, którą przechodzą, okazuje się lekcją śmierci. Tak jak w poprzednich przedstawieniach, także i również po umarłej klasie pozostało mnóstwo rekwizytów, które Tadeusz Kantor wykorzystywał jako elementy instalacji muzealnej. Władysław Hasior to kolejna wielka postać w naszej sztuce. Rzeźbiarz, wychowanek Liceum Kenara w Zakopanem, a potem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W jego twórczości dominują nie rzeźby jednak klasyczne, ale asamblaże, czyli te zbiory wykorzystujące konkretne, realne przedmioty. Udaje się Hasiorowi z tych branych różnych elementów tworzyć jednak pełne przejmującej metaforyki formy, jak na przykład ten czarny krajobraz w dziecięcym wózku z wyraźną aluzją do cmentarza, albo słynna praca Wyszywanie charakteru. Stara maszyna do szycia Zingera wyszywa charakter małej laleczce, która pod igłą się znalazła. Sztandary to też właśnie hasiorowe specjalności. Przypominają kształtem sztandary kościelne noszone w Święto Bożego Ciała chociażby, ale oczywiście wyzbyte religijnych treści, tylko wchodzące w korespondencję ze współczesną rzeczywistością. Te sztandary były w pewnym momencie przez Hasiora wykorzystane do akcji plenerowej w miejscowości Łącko na Podkarpaciu. Artysta zorganizował właśnie jakby przemarsz tych sztandarów niesionych przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Łącka. Przewodził im sam Hasior, a całość tego wydarzenia zarejestrowała filmowo Telewizja Polska, stąd mamy tego dokumentację. Był też twórcą monumentalnych, przestrzennych rzeźb, które pełniły funkcję pomników. Jeden z najbardziej chyba przejmujących tego typu tworów zrealizował Hasior w Koszalinie. Pomnik nosi nazwę Tym, co walczyli o polskość Pomorza. W tych wykonanych ze stali formach były też zamontowane dysze gazowe, dlatego też elementem tej właśnie tych rzeźb był ogień płonący, który teraz właśnie widzimy. Tak wyglądają jeszcze bez ognia dziejącego te rydwany, które tutaj Hasior stworzył. Władysław Hasior miał swoją pracownię w Zakopanem i tam właśnie w miejscu, gdzie tworzył te dzieła, została zorganizowana jego galeria sztuki, będąca częścią Muzeum Podhalańskiego. I tam dzisiaj znajdują się największe zbiory prac Władysława Hasiora. Jest to jedno z tych najbardziej takich magicznych miejsc w Zakopanem, także polecam wam, żebyście się, jak będziecie kiedyś tam właśnie w tym Zakopanem, byście tę galerię odwiedzili, naprawdę warto. I jeszcze jedna wielka postać naszej sztuki, Magdalena Abakanowicz. Jej twórczość rozpoczyna się od przygody z tkaniną. W latach 60. wraz z grupą swoich koleżanek i kolegów Magdalena Abakanowicz postanowiła zmienić formę gobelinu, czyli tkaniny dekoracyjnej, jakby tkanego obrazu, który zwykle jako forma płaska zawieszany był na ścianie. Teraz miała być tkanina formą przestrzenną, trójwymiarową, jak rzeźba. Te twory właśnie przestrzenne tkane nazywano abakanami i tak się już przyjęło, dlatego trzeba byłoby tę nazwę sobie zapamiętać, że Abakanowicz jest autorką abakanów. Tworzyła je głównie w latach 60. i na początku 70., aby potem w drugiej połowie lat 70. troszkę zmodyfikować swoje dzieła, wprowadzając utwardzane specjalnymi żywicami workowe płótna jutowe, które formowane były na kształt jakby korpusów ludzi. I takie właśnie anonimowe, pozbawione głów figury ustawiała w układach szeregowych albo właśnie oddając czy pokazując ich plecy. W latach 70., w czasach gierkowskich, pojawia się w naszej sztuce także wyraźna próba nawiązania chociażby do hiperrealizmu i innych zjawisk sztuki już tego czasu na Zachodzie. Debiutuje jeden z najbardziej dzisiaj sławnych naszych artystów, malarzy, Edward Dwórnik, który w swoim satyrycznym, stylizowanym malarstwie dawał obrazki jakby z życia w PRL-u. Również ironię i satyrę można bez trudu zauważyć w dziełach Jerzego Dudy Gracza. Hamlet polny to taka właśnie satyra na polskość przaśną czy pszenno-buraczaną, jak to woli. Jeszcze jeden obraz Dudy Gracza pokażę. Wiosna babuni. Jerzy Kalina, rzeźbiarz, który odegrał dość istotną rolę w latach 70., 80., zadebiutował instalacją przestrzenną rzeźbiarską zrobioną przy ulicy Świętokrzyskiej. Nosiła ona nazwę Przejście. Anonimowe figury jak u Georgesa Segala, tylko że nie białe, ale sino-błękitne, zatapiały się jakby w trotuar, w chodnik, tak jakby wchodziły do przejścia podziemnego, by po drugiej stronie ulicy Mazowieckiej wychynąć też jakby spod ziemi. Dzisiaj ten zespół figur stworzonych na tę instalację znajdziecie we Wrocławiu, Muzeum Narodowym. Mamy też w obrębie naszej sztuki lat 60., 70. ten najbardziej radykalny i hermetyczny nurt konceptualny. Edward Krasiński to artysta, który świetnie się jakby w tym obszarze sztuki mieści. Widzieliśmy go jako dyrygenta w happeningu Kantora, panoramicznym happeningu morskim. Jego główne jednak artystyczne działanie polegało na anektowaniu przestrzeni poprzez niebieską taśmę, którą artysta wykorzystywał jako stały element, rozklejany na określonej wysokości i biegnący po czym się tylko dało. Tak jak na przykład tutaj, prawda, po tej całej przestrzeni galerii. Wnętrza. Ryszard Winiarski maluje obrazy abstrakcyjne, oparte jednak na pewnym koncepcie, mianowicie były one pochodną losowych efektów rzucania kostką do gry. w zależności od ukazujących się, prawda, liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6 wychodziło Winiarskiemu, które pola pokratkowanego białego obrazu pokryć, wypełnić czernią. I w ten sposób powstawały tego typu obrazy jak ten, wyglądające dzisiaj dla nas jak raczej charakterystyczne elementy komputerowego wytwarzania, ale to wszystko jest oczywiście malowane ręcznie. W czystej postaci konceptualizm można wyraźnie widzieć w twórczości wrocławskiego artysty Jerzego Rosołowicza, który zgodnie z tą zasadą, że pomysł wystarczy, żeby dzieło zaistniało, stworzył taką właśnie wizję dzieła, które miało powstawać przez 1000 lat, czyli dzieło milenijne. Miały być one wykreowane w sztucznej piramidzie za pomocą procesów, jakie wywołują w skale, w glebie wytwarzanie się stalaktytów, czyli tych wszystkich, czy stalagnatów, tych wszystkich narośli powstałych poprzez działanie wody. No i ta kolumna miała właśnie przez ten 1000 lat rosnąć. Oczywiście to dzieło z gatunku tych, które zrealizować się nie dało i pozostały tylko właśnie w formie pomysłu. I niewątpliwie takim czołowym też przedstawicielem konceptualizmu był Roman Opałka, którego teraz właśnie nam zaprezentuję. Ten artysta w pewnym momencie doszedł do wniosku, że poświęci się jak gdyby jednemu zadaniu, które postawił przed sobą, mówiąc, zadanie zliczenia nieskończoności, i zdecydował się, by resztę swoich lat, jakie mu zostały jeszcze do śmierci, na kolejnych powierzchniach prostokątnych płócien drobnym pędzlem retuszerskim wypełniać coraz większe wartości liczbowe, poczynając od 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Zanurzając w białej farbie pędzelek, nanosił te numerki na ciemno-szarą czy prawie czarne tło pierwotnie. Z biegiem czasu to tło rozbiło się coraz jaśniejsze, rozbielało się, aż w ostatnich przed śmiercią malowanych obrazach te ogromne liczby zapisywane były białą farbą niemal na białym tle. Dzieło Romana Opałki szybko zostało docenione w skali międzynarodowej. Jego obrazy właśnie z tej serii liczonej można znaleźć w największych galeriach i muzeach sztuki świata. W wystawianych pracach w końcówce artysta często jakby dołączał do tych swoich malowanych, liczonych obrazów autoportrety fotograficzne, pokazujące też, jak zmieniał się na przestrzeni lat w trakcie malowania kolejnych dzieł, aż po sędziwego i siwego starca. Czas PRL-u dobiegał powoli końca. W 80 roku doszło do wydarzeń politycznych na Wybrzeżu, w efekcie których został obalony kolejny pierwszy sekretarz rządzący w dekadzie lat 70. Edward Gierek. Tym razem obyło się bez ofiar. Władza już do robotników nie strzelała. Natomiast musiała z nimi zasiąść do pertraktacji. Tak doszło do zawarcia porozumień sierpniowych podpisanych przez Lecha Wałęsę ze strony Komitetu Strajkowego i przybyłego z Warszawy sekretarza partii. Tak wkraczamy w krótki okres wolności solidarnościowej, bowiem jeden z naczelnych postulatów, na które władza w końcu przystała, to prawo do utworzenia niezależnych związków zawodowych. Tak narodziła się Solidarność. Władza oczywiście nie miała zamiaru respektować tych porozumień i parła prosto do konfrontacji, wiedząc, że w końcu siłą zdławi te wszystkie wolnościowe działania, tym bardziej, że była nieustannie naciskana przez towarzyszy z Rosji i innych demoludów, żeby temu szaleństwu położyła kres. No i tak doszło do ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Znaleźliśmy się jakby w nowej rzeczywistości. Tamten upiorny poranek utrwalił w swoim obrazie malowanym w duchu hiperrealizmu Łukasz Korolkiewicz. Widzimy wnętrze jego pracowni, on sam stoi w oknie, patrząc na zewnątrz, na zimowy wówczas krajobraz, pewnie mając na dole przed domem patrol wojskowy. Czarno-biały telewizor włączony wyświetla przemówienie wówczas rządzącego Polską generała Jaruzelskiego, który dekret o stanie wojennym narodowi obwieszczał. Tu już widzimy fragment, zdjęcie z tej transmisji. A to już Edward Dwórnik pokazujący protesty i walki uliczne, które cyklicznie na ulicach polskich miast, szczególnie Warszawy, wybuchały w czasie trwania stanu wojennego i tuż po nim. Życie artystyczne na pewien czas zamarło, ale potem, kiedy władze już chciały wracać do normalności, spora część artystów odmówiła udziału w tym oficjalnym nurcie życia artystycznego toczącego się w takich przestrzeniach jak Galeria Zachęta i tak dalej. Natomiast postanowili artyści stworzyć alternatywne, podziemne jakby życie artystyczne. W różnych miejscach, głównie związanych z Kościołem, organizowane były wystawy, koncerty, spotkania literackie, wystawiano sztuki, występowali aktorzy. I właśnie w takiej schizofrenicznej sytuacji jakby rozdwojonego życia, jednego oficjalnego sterowanego przez partię i drugiego jakby podziemnego, niezależnego, w tych realiach debiutuje grupa młodych artystów, którzy wówczas kończą Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i zakładają ugrupowanie, któremu nadadzą nazwę Gruppa. Wśród członków grupy byli dzisiaj bardzo sławni artyści, tacy na przykład Jarosław Modzelewski, którego obraz w tej chwili oglądamy, Strzemiński opłakujący śmierć Malewicza. Język malarski tych dzieł nawiązuje do nowego ekspresjonizmu, malarstwa niemieckiego określanego jako Neue Wilde, czyli nowidzicy. Tak też byli postrzegani członkowie grupy. Wśród dzieł powstałych wówczas mamy obraz kolejnego członka grupy, Włodzimierza Pawlaka, zatytułowany Polacy formują flagę narodową. Dwa pola, dwie części powierzchni obrazu wypełnia barwa biała i czerwona. W tych to właśnie świeżo położonych warstwach artysta jakby drapiąc ołówkiem zaznacza kreskami jakby stan liczbowy. Oczywiste jest to nawiązanie do tych flag Jaspera Jonesa. Niezależnie od grupy także wówczas debiutuje Leon Tarasewicz, dzisiaj jedna z największych naszych indywidualności artystycznych. Pierwsze jego obrazy z lat 80. znamionują jakby powrót do korzeni. Leon Tarasewicz urodził się na wsi, na Podlasiu, zresztą w rodzinie o białoruskich korzeniach. Dlatego jakby rytm życia wiejskiego, pól zaoranych, latających ptaków na niebie stanowią jakby dla niego ważne wówczas źródło inspiracji. Ten jakby pofalowany pasami krajobraz przenosi potem na ogromne powierzchnie, które wypełnia takimi pasiastymi, abstrakcyjnymi formami. Również w latach 80. debiutuje też dzisiaj bardzo sławny na świecie rzeźbiarz Mirosław Bałka. Jego debiutancką pracą była pamiątka do pierwszej komunii, a na jednej z niezależnych wystaw stworzył on ironiczny obraz przedstawiający świętego Wojciecha z neonowymi kroplami łez czy toporem, który Wojciecha pozbawił głowy. W 1989 roku wreszcie komunizm skończył się kompletnym bankructwem gospodarczym i politycznym. Dlatego też doszło do rozmów Okrągłego Stołu z opozycją, którą dotąd prześladowano i ścigano, i udało się zawrzeć porozumienie. Na mocy tego porozumienia doszło do pierwszych częściowo wolnych wyborów, które opozycja wygrała wszystko, co tylko było do wygrania, w 100% Senat i w tej koncesjonowanej oczywiście mniejszości Sejm. Ale wszyscy wiedzieli, że to jest już na pewno koniec PRL-u, koniec komunizmu. Zwłaszcza, że wkrótce potem zaczęły walić się kolejne państwa komunistyczne, a na końcu jeszcze rozwalił się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tej nowej już rzeczywistości poperelowskiej kolejne pokolenie artystów wkracza na scenę. Wśród nich Katarzyna Kozyra szybko doświadcza jak gdyby nowych problemów i ograniczeń, już tym razem nie ze strony władzy, ale odbiorców. Krótko mówiąc, kiedy wystawiła swoją debiutancką rzeźbę dyplomową, spadła na artystkę ogromna ilość hejtu i oskarżeń, że doprowadziła do śmierci zwierząt, bowiem tym debiutanckim dziełem była piramida zwierząt. Faktycznie mamy tutaj konia, psa, kota i koguta. Wszystkie kiedyś żyły, bo to są wypchane zwierzęta. Przy śmierci niektórych z nich Kozyra nawet była, na przykład w rzeźni była świadkiem zabijania konia. Oczywiście nie ona zadecydowała o jego śmierci, on był już jakby przeznaczony na zabicie z uwagi na starość i choroby. Artystka tylko po prostu była, asystowała przy tej egzekucji i kręciła to wszystko na VHS. Dlatego też do tej pracy dołączyła właśnie ten zapis, rejestrację. Ułożyła z tych zwierząt po wypchaniu tę piramidę, odwołując się do pewnej baśni, braci Grimm zresztą. Ale to wszystko nie miało znaczenia. Kiedy ta praca pojawiła się na wystawie podyplomowej, szybko znaleźli się tacy, którzy zaczęli węszyć w tym skandal. Oskarżali Kozyrę, że maltretowała te zwierzęta, że prowadzi tutaj, prawda, do bestialstwa i tak dalej. W tym rozognionym atmosferze byli i tacy, którzy chcieli wymusić na rektorze, aby Kozyrze odebrać dyplom. No w końcu oczywiście do żadnych konsekwencji dla niej niekorzystnych nie doszło, ale niemniej poczuła ona, jaką jest mocą ta dzisiejsza publiczność, często reagująca czy poduszczana z politycznych względów. Odtąd to właśnie jeden z kadrów tego zapisu wideo. I odtąd Katarzyna Kozyra stała się czołową skandalistką naszej sztuki. Gdy w 1995 roku zdiagnozowano u niej nowotwór piersi, musiała się oczywiście poddać masektomii i kolejnym zabiegom, łącznie z naświetlaniem i chemią, co w oczywisty sposób wyniszczało jej organizm. I wtedy wpadła na pomysł, że zrobi sobie sesję zdjęciową, nawiązując do słynnego obrazu Edwarda Maneta „Olimpia”. No i tak pojawiły się fotosy, które rzeczywiście znowu zbulwersowały publiczność. Ale chyba najbardziej jakby kontrowersyjne dzieła czekały nas w następnych latach. Wśród nich zrealizowana techniką wideo praca, którą artystka nakręciła w Budapeszcie w Łaźni. Z ukrytą kamerą weszła tam do pomieszczenia kąpielowego, w którym właśnie zażywały kąpiele różne starsze i młodsze panie, nieświadome tego, że są podglądane i rejestrowane. Katarzyna Kozyra nazwała swoją pracę „Łaźnia kobiet”, wyraźnie nawiązując do słynnego obrazu Augusta Dominika Engra „Łaźnia turecka”, gdzie artysta mężczyzna stworzył abstrakcyjne w gruncie rzeczy kobiece wizerunki, tak zwane ideały. I właśnie jakby w kontekście tych tak zwanych ideałów Katarzyna Kozyra konfrontowała się z realnością ciała kobiecego, odstającego od tych takich abstrakcyjnych właściwie w gruncie rzeczy malarskich wizji. Zbigniew Libera to kolejna ważna postać w naszej sztuce współczesnej. Dla Katarzyny Kozyry, Libery i kilku jeszcze innych artystów często rezerwuje się określenie sztuka krytyczna, bo rzeczywiście jakby istotą ich działań jest nie tyle tworzenie dzieł sztuki, co wywoływanie określonych sytuacji, w których odbiorca czy publiczność musi się jakoś określić. Wywołują one bowiem silne reakcje, są jak gdyby testami badającymi stan naszej umysłowości, stan naszych emocji, stan naszej kondycji. W przypadku Zbigniewa Libery ma na swoim koncie on kilka takich skandali, między innymi obóz koncentracyjny wykonany z wykorzystaniem technologii zabawkowej klocków Lego, za zgodą zresztą z firmy. Miały być one pokazane na Biennale w Wenecji, ale kiedy okazało się, że taka ma być ta wystawa, ówcześni decydenci wystraszeni, że może to być skandal, nie dopuścili do pokazania tej pracy. Oczywiście skandal był jeszcze większy, ale go zostało pokazane w kilku innych jeszcze wystawach i wtedy zaczął robić karierę światową. Ten system klocków, w których można złożyć obóz koncentracyjny, to bardzo ostre i takie uderzające w istotę jakby zdefiniowanie, czym dla nas dzisiaj są wspomnienia traumy okupacyjnej. Większość tych, którzy w tych barakach żyli i tracili życie, czy ciężko doświadczali, już nie ma wśród żywych. Ci, którzy przeżyli Auschwitz czy inne obozy, siłą rzeczy jakby z powodu wieku odchodzili. Dlatego też historia, która jeszcze do niedawna była świeża i żywa i działała jako coś jak najbardziej realnego, zaczynała zamieniać się jakby bardziej w opowieść taką, jaką dla większości nas jest na przykład wspomnienie bitwy pod Grunwaldem czy powstanie styczniowe, czyli coś jakby z kart podręcznika, ale już wyzbyte tych wszystkich emocji i siły rażenia. I to właśnie jakby wyciąga Zbigniew Libera, pokazując, że z obozu koncentracyjnego właściwie już dzisiaj można mówić, zrobiła się komercyjna zabawka. Joanna Rajkowska, też jedna z czołowych twórczyń naszego współczesnego życia, nurtu krytycznego, w centrum Warszawy przy rondzie de Gaulle'a postawiła sztuczną plastikową palmę. Zatytułowała to dzieło Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Ale bezpośrednią intencją artystki było przywołanie w tym miejscu tego, co już tutaj dawno było i zostało zapomniane. Artystka wyjechała do Izraela z wycieczką normalną, turystyczną, ale przebywając tam dłużej miała okazję także poznać mieszkających w Izraelu byłych Polaków, którzy między innymi w marcu 1968 roku zostali zmuszeni do emigracji. Rozmawiając z nimi odczuła właśnie ich przepełniający ich żal do tej Polski, która tak w okrutny sposób ich potraktowała. Poczuła oczywiście wstyd i zażenowanie za te krzywdy, które zostały im wyrządzone. Uświadomiła sobie, jak bardzo podszyta nasza historia jest związkami polsko-żydowskimi. I właśnie jakby idąc tym tropem, wyczytała, że nazwa Alei Jerozolimskie są tak nazwane dlatego, że była to droga wiodąca do małej wioski zamieszkałej przez Żydów, która nosiła nazwę Nowa Jerozolima. Ta osada znajdowała się w okolicach dzisiejszego dworca centralnego. Oczywiście została ona zlikwidowana jeszcze w początkach XIX wieku, kiedy miasto zaczęło się rozwijać, a większość jej mieszkańców potem przeniosła się na teren północnego Śródmieścia, czyli teren Muranowa. I tam potem już potomkowie sobie egzystowali aż do Holokaustu, do czasu, gdy ten teren został zamieniony przez nazistów na getto. A o tej osadzie Nowa Jerozolima oczywiście pamięć kompletnie zanikła. Pozostała tylko ta nazwa. Dlatego postanowiła Rajkowska stworzyć tutaj taki element jakby obcy, egzotyczny, bliższy światu śródziemnomorskiemu, gdzie dzisiaj mieszkają Żydzi w Izraelu. I stąd ta palma, która właśnie jak gdyby stanowi delikatną aluzję do tego, co kiedyś tutaj też w Polsce było częścią naszej rzeczywistości. I na koniec jeszcze jedna praca Pawła Althamera, też jednego z czołowych artystów nurtu krytycznego, sztuki krytycznej. Jako przykład właśnie takiego zaangażowania, że w działanie ludzi może być przytoczona ta praca, ta realizacja, Brudno 2000. Rzeczywiście był Sylwester roku 2000. W bloku na Brudnie, gdzie wówczas artysta mieszkał, ogromnym, potężnym blokowisku, udało się artyście namówić swoich sąsiadów, żeby zgrali się i tuż przed 12:00 włączyli albo wyłączyli światła w swoich mieszkaniach, tak żeby na zewnątrz można było odczytać ten właśnie informację. Jest rok 2000, zaczyna się nowe stulecie, kończy się wiek XX i ta zarejestrowana, sfotografowana akcja jest jednym z takich przykładów właśnie artystycznych działań. I jeszcze jedna praca malarska. Wilhelm Sassner to dzisiaj chyba jeden z najbardziej wziętych w świecie naszych polskich malarzy. Jego obrazy odznaczają się takim szczególnym, prostym formułowaniem i tematami jakby branymi z gazet, z ilustracji czy z reportaży, tak jak te kobiety tutaj na taśmie zakręcające słoiki. I jeszcze Rafał Bujnowski z grupy wraz z Sasnalem współpracujący i jego praca Jak namalować papieża, czyli jakim sposobem można sobie stworzyć wizerunek naszego świętego. No to oczywiście ironiczna praca podkreślająca, jak postać Jana Pawła zamienia się w taki swoisty fetysz ludowy w zbiorowej wyobraźni. No i na tym kończymy tę długą dzisiaj lekcję. Ten materiał jest ostatnim, jaki nagrywam dla Was przed maturą. Życzę wszystkim powodzenia.